Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie przepraszamy za kilkuminutowe opóźnienie, ale sprawy, które mamy do przekazania, są bardzo ważne, bardzo istotne i dotyczą skandalicznej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, czyli to już powszechnie nazywaną ustawę Lex Szyszko. Z protokołu posiedzenia komisji dość jednoznacznie wynika, że dyrektor Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli, Anna Krzywicka, zwracała uwagę na niebezpieczeństwo zmiany przepisów w interesie lobbystów i deweloperów. Ona wspomina, pozwolicie Państwo, że przeczytam fragment. Mówi mniej więcej tak. Chodzi o artykuł 83f punkt 3 dotyczący możliwości usuwania drzew bez zezwolenia na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. Jak rozumiem z tego projektu, że jakoby każde drzewo, które będzie znajdowało się na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, będzie można usunąć. Odpowiada jej ministra środowiska na tej komisji reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski. Również pozwolę sobie przeczytać fragment. Wiadomo, że są pewne możliwości grania własną nieruchomością, ale jeżeli ktoś kupi nieruchomość, to może nią dysponować, może wycinać te drzewa i nie ponosi za to opłaty i może sprzedać deweloperowi. Tego uniknąć się nie da. Jarosław Kaczyński powiedział, że to jest projekt, który został przyjęty i działa w interesie lobbystów. Panie prezesie, pan już wie, kto jest lobbystą. Tym lobbystą jest minister środowiska. Z tego protokołu, z tego posiedzenia wynika jednoznacznie. Panie prezesie, jedyne, co pan może zrobić, ratując dzisiaj polską przyrodę, to nie tylko zgodzić się na zmianę przepisów dotyczących ochrony przyrody i powrót do przepisów poprzednich, ale natychmiast zdymisjonować się ministra środowiska. Ma pan twardo, czarno na białym, kto ponosi pełną odpowiedzialność za obecny stan w pełnej wiedzy i przekonaniu, że może być to działanie w interesie lobbystów. Szanowni Państwo, myśmy złożyli wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o zbadanie tej sprawy pod kątem właśnie ryzyka działań korupcyjnych, bo takie podejrzenie w sferze lobbyzmu, lobbystycznej musi mieć miejsce, żeby być narażonym na sankcje karne. Myślę, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, mając wcześniej jeszcze taką informację od prezesa Kaczyńskiego, pochyli się uważnie nad tym zjawiskiem i zbada, czy aby nie zaistniały tu okoliczności, które by mogły stwarzać sytuację, że trzeba by kogoś pociągnąć do odpowiedzialności także karnej. Ja chcę zwrócić też uwagę, że na tejże komisji nie tylko pani szefowa Departamentu NIK zwracała uwagę na możliwe przewłaszczenie tych nieruchomości. Ja zwracam uwagę na to, że kryterium osoba fizyczna i wyręb, który jest bądź nie pod działalność gospodarczą, nie zabezpiecza sytuacji, bo deweloperem też może być osoba fizyczna, która najpierw wykarczuje staro drzew z parku, a potem postanowi posadowić na tym terenie na przykład hipermarket bądź osiedle. Przecież tu nawet przewłaszczenie nie musi następować, że to jest złe kryterium, które może prowadzić do patologii. Nie spotkało się to, zresztą tak jak kolega poseł Gawłowski cytował, z żadnym zainteresowaniem ze strony ministerstwa.